Okej. Pomyślcie sobie, jaki symulator tuningu? Przecież to jest BMG Drive. I jak tutaj tuningować? Otóż właśnie o to chodzi. To jest najlepszy symulator ludzkiego tuningu, jaki kiedykolwiek powstał. Siemanko, jestem Lucek, a to jest BMG Drive. Każdy youtuber mówi na tę grę inaczej. Momencik, założę sobie słuchawki. Co jest w niej niesamowite? No, już na pewno wiecie, bo sami ją polecaliście właśnie mi. O kurde, widzicie ten most? To będzie wspaniały warsztat do tuningowania naszych samochodów. Mamy tu wspaniałe kokpity, zobaczcie jak to wygląda. Tam widzę, no tak, mamy podziałkę w milach na godzinę. Ale ten samochodzik, on coś... Ja nie mogę się nim zatrzymać. Wow. To się nazywa ustawianie kamery. Nie, ale możemy sobie zresetować ją całkiem. Okej, więc no cóż, możemy się pobawić. Zmieniłem sobie licznik tutaj, ten taki na kilometry na godzinę. Wcześniej miałem w milach jest także w środku samochodu, więc możemy przyznać, że jest to Amerykaniec. O co tu chodzi? Możemy na przykład z Ferrari, taki tuning tu jest, na takim poziomie, że z Ferrari, jeśli chodzi o karoserię, możemy zrobić malucha i następnie z powrotem z malucha zrobić Ferrari. Naprawdę, taki tuning tutaj jest. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Mamy tutaj na przykład most, jest to pick-up, co prawda, z pick-upa ciężko będzie zrobić malucha, ale postaram się, naprawdę moje umiejętności tuningowania są nieskończone. Dlatego, nie wiem, próbujmy, zobaczymy. Trzeba tu się chyba bardziej rozpędzić. Tak średnio bym powiedział, ale zobaczcie na to. Lusterko się zgięło, tak, od asfaltu. Szyba się potłukła. Oczywiście okłamałem was, nie do końca jest to też symulator tuningu, chociaż także jest to symulator tuningu. Ale można tutaj, myślę, że głównie psuć samochody. I fizyka jazdy, fizyka psucia tych samochodów jest absolutnie zajebista. Dobra. Muszę tutaj sobie obczaić, którym przyciskiem się dokładnie resetowało pojazd. O, okej. Proste. No dobra. Teraz tak. On się zresetował, ale też zniszczenia się zresetowały. Co nas... jest troszeczkę smutne dla mnie, no bo ja jednak troszeczkę na ten tuning czasu poświęciłem, tak? Nie dużo, ale zawsze. Pięknie! No, cholera. No właśnie, to mi się nie podoba, bo on jak się resetuje, to się naprawia. Chyba, że jest możliwość, żeby go zresetować bez naprawiania. To by było fajne. Trzeba po prostu wylądować na 4 koła. Ops. Dobra, moment. Okej, teraz respawnowałem się w drzewie. Ojej. I co teraz? No, muszę stąd jakoś wyjść, no nie wiem. Znaczy, można ogólnie zresetować całą mapkę, że się startuje od początku. No ale, skoro już tu jesteśmy, spróbujmy zrobić z tego auta malucha. Juhu! Nabiłem się na drzewko! Ale zajebioza. Ej, zobaczcie, to drzewo przebiło samochód. Niesamowite. O, świetnie. Rozwaliliśmy go trochę. Ej, nie chcę być pod wodą. Dobra, jest. Zobaczmy w środku, jak to wygląda. Tada! Nie jest tak źle. Ups, co to za kamera? Okej. O, to lubię najbardziej, zobaczcie. Jest sobie drzewko. Zobaczymy, jak samochód zareaguje na zderzenie z drzewkiem. Ja jestem ci... Ops. Nie w tym drzewkiem. Chcę od czołówki. Ach, dobra. Ej, no! To nie fair. O, dobra. Chodzi mi o taką czołówkę. Ja jestem ciekawy, czy to auto się tak złoży, tak fajnie, wiecie, ten drzewo się tak wbija jak w rzeczywistości. Wiecie, o czym ja myślałem? Zaraz wam powiem, o czym myślałem. Ale najpierw sprawdźmy sobie... Cholera! Kupię się tym padem, troszeczkę obraca. Wow! Ale zajebioza! Zobaczcie, jak to się fajnie wgięło. Ja, to była mała prędkość. Ja się tak zastanawiam, co będzie, jak wjedziemy w takiej maksymalnej prędkości. O, tu jest troszeczkę z górki, więc może tu się rozpędzimy. W każdej chwili zresztą możemy sobie zmienić samochód na inny, na przykład trochę szybszy. I zaraz to zrobimy, spokojnie. Uwaga, mamy drzewko!
O, tak średnio. Tutaj w opcjach jest także możliwość wyłączenia kolizji. Ale nie będziemy tego robić oczywiście, spokojnie. Dobra. Wiecie co, ten samochód tak średnio się niszczy. Powiedziałbym, że nawet słabo. Weźmy sobie coś innego, możemy sobie wziąć... okej. Okay. Replace. O, oh, fuck! O, oh. Ojej, ja już się boję, co się z tym samochodem... Samochodem? Co się z tym stanie zaraz? What the fuck? Dobra, wjedźmy sobie w coś. Czy te 50 km na godzinę to naprawdę nie jest prędkość... What? Z jaką... Nie, ten wóz jest chyba... What the fuck, dupę zawracają, nawet nie można spokojnie odcinka nagrać, o kurde. Dobra, śmialiśmy się z tego tuk-tuka, to jest tuk-tuk w ogóle? Nazwijmy go tak, chociaż mi to przypomina jakiś francuski samochód bardziej. Nie wiem, kurde, ja nie wiem jak go zacząć tunigować, bo ciężko nim się rozpędzić w ogóle. Tutaj są zakręty, a na zakrętach widzieliście, że tak jak mówiłem, ten samochód radzi sobie jak Lotus Elise albo Lotus Exige. Dobra, mamy tutaj drzewo. Boch! Ja wiem, może jeszcze spoiler. Gra jest absolutnie świetna sama w sobie. No bo jak mówiłem, pozwala zrobić tutaj z każdego samochodu zupełnie inny samochód. Ciekawe, czy uda się zrobić z jakiegoś szybko. Nie, no tym się nie da jeździć, naprawdę. W ogóle żadnym samochodem nie powinno się tutaj jeździć. Po prostu tutaj bardzo łatwo jest cokolwiek rozwalić. Tu mamy coś na kształt Subaru, tu mamy coś na kształt chyba Ferrari. Możemy wybrać sobie samochód całkowicie pozbawiony karoserii. Możemy wybrać samochód z lepszym przyspieszeniem. Albo taki standardowy. Wybierzemy tego takiego... Ej, ale te dwa się czymś różnią? Ten jest GTR, wiem, ten jest nie GTR, ale chodzi o coś innego, bo tutaj ten ma takie poszerzone jakby nadkola, a ten nie ma, dobra, mniejsza. Sprawdźmy, o Jesus. Wow, ten samochód wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie, a poza tym jest sporo modyfikacji do tej gry, które dodają zupełnie nowe samochody. No i zobaczmy jak to jeździ, to nie jest chyba najszybsza wersja... Oj, sorry, nie chciałbym się bekać po lodach. Znaczy po lodzie takim do jedzenia, kupionym w sklepie, nie po lodzie takim, że po lodzie. Dobra, próbujemy. Tak, ciężko jest opanować samochody w tej grze, paradoksalnie. A to twórcy specjalnie to zrobili, żebyśmy po prostu dobrze się bawili, zgniatając, tuningując nasze piękne samochody. No dobra, staram się jechać normalnie, ale nie o to chodzi w tej grze. Próbujemy tuningować. Juhu! Wow! Ekstra. Oh Jesus. Ojej. Nie mogę naprawdę cofnąć, nie mogę nic zrobić, a chciałbym bardzo zobaczyć jak to wygląda. Znaczy widzę jak to wygląda, ale... No chciałbym... No dobra. Wiecie co, zrobimy coś innego. Weźmiemy sobie właśnie ten samochód bez karoserii. No dobra, weźmy sobie tego. I... Ups. A nie, dobrze się zrespawnował. No i sprawdzimy teraz, jak to będzie wyglądało. No tak, widok z kokpitu pytacie. Nie ma sprawy, już patrzymy. Widok z kokpitu... Nie, to nie tak. O, widok z kokpitu. Nie ma tu absolutnie nic. Mamy tylko ręczny, mamy... A co jest fajne? Chciałbym się przejechać z jakimś samochodem, w którym nie ma wskaźnika paliwa, temperatury i... Kurde, przecież ja takim samochodem jeżdżę na co dzień. No dobra, ale zobaczymy jak sama rama się tutaj wgniata, bo to też jest bardzo ciekawe. Ojej, ten samochód jest naprawdę szybki, to jest chyba najszybsza wersja tego auta. Poza tym jest chyba lżejsza i to twórcy zdaje się, że też uwzględnili tutaj. Ojej! Aha, to o to tutaj chodzi, to już wiem dlaczego są zrobione te wersje tych aut. Zobaczcie jak tutaj się rama gnie. What the fuck. Ja oglądałem ogólnie tę grę u Hogatego i tak naprawdę on mnie przekonał do tego, aby w nią sobie zagrać. Chociaż też, no może tak w 40% wy, bo pisaliście mi często o niej, a ja chciałem sprawdzić jak wyglądają uszkodzenia tutaj. I wyglądają absolutnie niesamowicie. Gdzieś jakaś stercząca blacha, jakieś inne dziwne rzeczy, które możemy zrobić z samochodami.
To jest absolutnie zajebiste. Jeszcze bym chciał sobie... To, o Boże, tu jest strasznie dużo tych... strasznie dużo tych możliwości. Zobaczcie. Wow! Możemy wybrać sobie kolor. Mamy tutaj 1.8, 1.8, front wheel drive, AWD, 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 front, EWD, AWD, 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 ale nie mamy RWD niestety. A weźmy sobie może tego, o, z automatem. Tutaj nawet jest pokazany rok produkcji i tak dalej. Wow! Dobra, weźmy sobie go, zobaczmy, to jest coś na kształt Subaru, tak myślę. Subaru, Infiniti, coś takiego. A czy, ja wiem, kształt może troszeczkę Subaru, przód to nie wiem. Nie wiem, to jest mieszanka kilku samochodów, ale naprawdę ten model wygląda ładnie, bardzo, bardzo mi się podoba. Wow, twórcy się tutaj postarali, a tył to, ojej. Nie wiem, z czego to jest wyrwane. Jeśli chodzi o kształt tyłu, to bym powiedział, że to jest BMW 1M. A światła to w ogóle z jakiejś innej parafii. No dobra, mamy tutaj bardzo fajną drogę. Myślę, że na niej rozpędzę się gdzieś do około 200 km na godzinę, a następnie zobaczymy, co się stanie z samochodem, jeśli przypieprzę w coś naprawdę konkretnie. Wow! No dobra, nie rozpędzę się do 200 km na godzinę, ale chociaż do 150 uda się. Dobra. Ej, słuchać nawet podmuch wiatru. A wypadek! Ja pierdziu! Ej, zatrzymałem się na drzewie! O kurde! Ej, to było naprawdę dobre, to mi się podobało. Dobra, wybiorę sobie inną mapkę. Ojej, to może... Może tutaj? Start. Zobaczmy. Wiecie, o czym ja myślałem? Myślałem o czymś takim, że będąc kierowcą, ja jako kierowca, który ma już prawo jazdy od 6 lat, zawsze, znaczy nie zawsze, tak myślałem sobie kiedyś, jak byłem mały, jak prowadził samochód mój tato, że jazda po drodze, gdzie mamy jakieś tam przepisy, ograniczenia w postaci takiej, że jest droga i my musimy po niej jechać, jest to takie nudne i niefajne. A potem miałem swoje prawo jazdy i pomyślałem sobie, kurde, to jest fajne. To jest fajne jeździć samochodem i ja to naprawdę lubię. O, fajnie. Ja to naprawdę lubię. Ale, jeżdżąc właśnie już te 6 lat, zastanawiałem się, jak to by było, gdyby mnie nie było. Czyli jakbym przypieprzył w jakieś drzewo, powiedzmy, co by się stało wtedy z samochodem i w ogóle. No, niby taka myśl może trochę szalona, ale no, jadąc cały czas tymi samymi drogami, tak się zastanawiam, a co by było, jakby tak wjechał sobie drzewo. Teraz byłem taki zaspany i tak myślę sobie, a wjadę w drzewo. nie wjechałem w drzewo, ale mało brakowało, bym sobie spróbował. Kurde, szalone, co? Nie no, ten samochód samolny jest troszeczkę. I właśnie ta gra daje nam możliwość tego, abyśmy sobie wypróbowali, co by było, jakby się tak zderzyło z drzewem albo z jakąś taką twardą przeszkodą, jak tutaj mamy na przykład. No dobrze, to jest taki playground dla hardkorowców takich jak ja, którzy bardzo, bardzo chcieliby spróbować sobie zrobić, powiedzmy, z takiego Subaru malucha. Ho, 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 ho. Pięknie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mam... O Jezus! Wow, tutaj chodzi o to, aby omijać, albo żeby nie omijać. To nie jest najszybszy wóz, ale... Ale on się bardzo fajnie niszczy. Fuck. Sorry, ale to jest zajebiste. Ojej. Dobra, możemy sobie zapauzować, grać fajnie, ale tutaj się przybliża widok, tutaj oddala, świetnie. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jeśli przywalę w ścianę całkowicie czołowo. Jak to wygląda z pierwszej osoby? O, ho! No to już nie muszę się rozbijać w rzeczywistości. Mam tę grę, zapłaciłem za nią 100 i wiem, jak się rozbija w rzeczywistości. Chwileczkę, czegoś mi tu chyba brakuje. Z przodu. O, zobaczcie, jak ta blacha się fantastycznie wygięła. Ja pierdzielę, ten samochód chce mnie uściskać teraz. Wow! Nie no, ale myślę, że...
Jeszcze bym musiał poprawić tutaj troszeczkę tył, chociaż samochód troszeczkę nie chce już jeździć. I ach, cholera, bym chciał jeszcze sprawić, aby ten tył taki troszeczkę był, ja wiem, zgnieciony. Zrobić z tego malucha. Znaczy, jeśli bym chciał naprawdę zrobić z tego malucha, musiałbym go tak z przodu stuningować, żeby silnik był z tyłu, a... to będzie ciężkie do zrealizowania. Chociaż w tej grze, jak widzicie, dużo jest możliwe. Dlatego... wow, okej. Okay. Weźmy sobie może szybsze auto. Weźmy sobie... o, proszę tego dziada. Weźmy sobie najszybszą wersję z karoserią, bo taka jest najciekawsza. Weźmy sobie czerwonego. Tak. More options, co to jest? Aha, możemy sobie tutaj wybrać. Weźmy taki oczojebny, naprawdę konkretny, czerwony. Wow, dobra, bierzemy. I to jest taki oczojebny, ostry, czerwony, który pozwoli nam... aż się boję. Ej, wiecie co, naprawdę się teraz konkretnie rozpędzę. Ciekawe, czy uda się tym autem rozpędzić do 300 km na godzinę. Na pewno są już modyfikacje, które są hardkorowe i wprowadziły jakieś tam zajebiste samochody, ale to sobie sprawdzimy później. Dobra, wyjeżdżamy z tego tunelu, bo chcę mieć taki... ale to fajnie wygląda, zobaczcie, jak tu wygląda fizyka. Jak hamujemy... nie, samochód nurkuje. No dobra, tam jest ściana. Przejdziemy sobie tutaj i wezmę sobie widok z pierwszej osoby, sorry. Znaczy, no, z kokpitu, powiedzmy. Fajnie te zegary chodzą, naprawdę, kokpity są świetnie zrobione w tej grze. Jakaś, nie wiem, jakieś oczy na kierownicy, nie wiem, co to za marka. O nie! Oszukali mnie, tu nie ma prostej! Woo! Ojej. No dobra, zrobiliśmy malucha z tego. Zobaczcie, nawet podwozie jest świetnie zro... oh my god. Ja pierdzielę, to jest zderzeniowy? Nie wyszedł troszeczkę. Ale wiecie co, zrobimy... o kurde, znowu mnie tu wysrało. Tu mi się nie podobało, bo był ten wybój. A teraz zrobimy inaczej. Tutaj jest pauza. I rozpędzimy się... uwaga. Ojej, tam nie można pojechać za... a nie można, kawałek. Uwaga! Zajebiste. Dobra, czemu mnie tutaj respawnuje cały czas? Ja tego nie rozumiem. No dobra, weźmy sobie tą normalną kamerę. Weźmy sobie... wycofamy tutaj. Tak. Jeszcze raz, ale teraz naprawdę taki konkretny rozpęd zrobię, żeby mnie na ten wybój głupi nie skierowało tylko. I wpierniczę się w tą ścianę na full speedzie. W ogóle ta gra jest naprawdę wymagająca pod względem fizyki i dla sprzętu ogólnie, bo... no, czasami jak gram na tej wyższej rozdzielczości... teraz mam, widzę 56 FPS-ów, to jest malutko. Wow. Ej, no nie ma tu ściany znowu. O dobra, wyskoczymy sobie, zobaczymy jak... ojej, ojej, ale rzuca. Specjalnie tak zrobili chamy, żeby kurde się rozwalać. Ja nie... o, teraz fajny mam respawn, fajnie. Się naprawił, bo wcześniej byłem w tym. A teraz... o kurde, nie ma jak się rozpędzić na tą ścianę, abym... ale chwileczkę, tam też chyba jest ściana, zobaczcie. Mam nadzieję, że nie będzie tam wyboju, oh yeah. Oh yeah, będzie 200 km? Uwaga! Ojej, ojej, ojej. Dobra, z drugą stronę teraz. Musimy się rozpędzić do 200 km na godzinę. Taki jest mój cel. Jest mój cel, żeby po prostu tak się rozpędzić i wtedy ten samochód tak totalnie zmiażdżyć. I żeby było ciekawiej, pokażę kamerę z boku. O, rzuca tupą, rzuca. Uuu, drift. Kurde, ten samochód w ogóle bardzo ciężko się tuninguje, bo jak widzicie, on nie może jechać w prostej linii. Naprawdę. Wow, ale się fajnie driftuje. Ja tu chyba zrobię jakąś serię z driftem. Gnamy prosto na ścianę. Jak obiecałem, weźmiemy sobie kawałek, weźmiemy sobie po prostu kamerę z boku i zobaczymy, jak to wygląda. A później jeszcze coś innego sprawdzimy. Ja mam w ogóle masę pomysłów, żeby tu posprawdzać. Jak mówiłem, chcę zobaczyć, jak się samochody rozbijają. Ojej, ojej, ej, naprawdę, z tego będzie maluch. Może to może jechać, kurde, wspaniała Ferrari. Dobra, zobaczmy widok z kokpitu. Ha, świetnie! Teraz chcę zrobić rzecz inną. Wiecie, jaką chcę rzecz zrobić? Chcę...
spróbować zobaczyć, jak ten samochód będzie się zdzierał z boku. W sensie, będę jechał z dużą prędkością, a gdy już będę przy ścianie, postaram się o nią tak ocierać. Wiecie, o co chodzi. Skumajcie. Uwaga. Jak w GTA 3, znaczy w GTA 2. Uwaga. Jak to wygląda? No słabo, słabo. Troszeczkę ta blacha się nie chce ścierać. Wow! Czyli, no tak, w tej grze na razie blacha słabo się ściera. Ja bym chciał, żeby ona tak się fajnie jakby, nie wiem, rozwarstwiała albo jakoś tak rozdzierała strasznie. Ale niestety to nie jest zaimplementowane. Jedynie lusterko, z lusterkiem coś się tam dzieje. Chyba, żebyśmy tak rozpędzili się troszeczkę mocniej. I... O! Wow! I spróbowali tak mocniej uderzyć w tą ścianę. I wtedy tak by się może fajnie samochód złożył. Dobra, próbujemy. Uwaga, zbliżam się i... Woo! Nie, nie powiem wam, spodziewałem się tego, naprawdę. A teraz zobaczmy, co się stanie, znaczy na przodzie auta, a teraz zobaczmy, co się stanie z tyłem, bo z tyłu mamy przecież silnik, więc test sterzeniowy powinien wypaść tutaj lepiej. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, jak będzie tutaj auto przyspieszało do tyłu. To też jest istotne. Dla naszego tuningu, tak? Próbujemy. Nieźle, a możemy jechać dalej? O, czyli bardziej się... Ej! Ej, zobaczcie jaki... Co to jest w ogóle? To jest spoiler? Nie wiem jak to nazwać, ale wygląda fajnie. Dobra. Jedziemy dalej. Może uda mi się w tym odcinku wykonać moje marzenie, czyli zrobić z tego samochodu malucha. A żeby tego dokonać, muszę jakoś się rozpędzić w stronę ściany i zgnieść jeszcze tył. Tutaj mamy wjazd. Można wyjechać jakby kawałek poza mapę chyba nawet. Ale spokojnie, wszystko jeszcze może da się naprawić, bo uwaga, trzymajcie kciuki! Oh yeah! Teraz to... O, ej, bez kitu, zobaczcie na to. Teraz to wygląda jak Mini Cooper. Zobaczmy, czy... Och, zresetowałem, szkoda. Chciałem zmienić kamerę i zobaczyć, czy się pojawiły wstrętne zegary po środku. Kurde, na desce rozdzielczej. Damn it. No nie rzucaj, kurde, leciutko tylko... Ach. Uwaga. Nie da się sterować samochodem w powietrzu. Wielkie, wielkie... negatywne zaskoczenie. No kurde, czemu nie jedzie? Ale lipa. Straciłem koła. Pierwszy raz udało mi się tak samochód zniszczyć, że straciłem wszystkie koła. Znaczy, dwa z tyłu. No ale to prawie jak wszystkie, bo na tył mamy napęd. A nic, moi drodzy, BMG Drive, tuning po ludzku. Myślę, że to będzie fajna seria. Jeśli oczywiście chcecie, abym z niej coś jeszcze nakręcił, no ja oczywiście bardzo chcę w nią sobie pograć razem z wami. Będę testował na pewno różne modyfikacje do niej, bo widziałem, że jest ich sporo. A na obecną chwilę będziemy się też bawić tym, co jest jakby w niej na surowo zainstalowane. O, wygląda to świetnie. Najlepsza gra do psucia samochodów. Wow. O kurde. W następnym odcinku myślę, że spróbujemy zrobić coś, aby spaść samochodem centralnie na dach, żeby zrobić z niego coś na kształt pojedynki, bo jak widzicie, to auto niby jest niskie, w sensie małe, niewysokie, ale myślę, że możemy je jeszcze troszeczkę spłaszczyć. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.